Cześć, siema, witajcie, z tej strony Mr.Adam15. Witam was serdecznie, oczywiście, na naszej serii po sąsiedzkim Golusie. Cześć, siema, witajcie. I sąsiad już zaczyna ten piękny dzień od pomoc tutaj usługową, czyli przywozi mi trawę na kiszonkę z łąki mojej, tej tam na dole, najbardziej oddalonej, największej. Tutaj sąsiad niech się bawi. Kilka wersji początkowych, już jak widzicie wróciłem do siebie do domu, więc nagrywamy tak jak to było miesiąc temu. Mam tutaj free tracka, jak też widzicie, więc troszeczkę się pobawię wreszcie u siebie, jak to będzie wyglądać. Coco Jumbo i do przodu. Masz pierwszy raz obejrzeć twój odcinek chyba. Dziękuję. Żartowałem. To będzie fajne. Co było, czego nie mówiłem? Słoma przywieziona, siano rzucone, żeby tylko było, bo szkoda mi układać, jak ja i tak co chwilę robię TMR. TMR pełny u krów, plus jeszcze mam, jak widzicie, 10200 w paszowozie. Czeka sobie. Ja tutaj zaraz wjadę, myślę, że nawet 60 może wjadę, co? Na sprawdzenie. Możesz. Jak widzicie, Fritrak działa. Nie mam shiftera i... Boże. Co ja chciałem teraz zrobić, to nawet nie pytaj sąsiad, nie? Pewnie chciałeś nie. Z paszowozem. Chciałem myszką wyruszyć kamerą. A, no to takie przyzwyczajenie, to spokojnie, ja też tak miałem. Co się jeszcze zmieniło? Ja od sąsiada, jak Adam przygotowywał save'a, więc jo. Postanowiłem też się wziąć za robotę i wyczyściłem mu zbiornik od Nowicy. Kupiłem od niego kolejne 8000 litrów. I też musiałem jeszcze dobrać niestety, ale obornika, bo nie starczyło mi tej gnojowicy. I kupiłem jeszcze 3 tony obornika od sąsiada. Także wiszę mu 450 jeszcze za obornik, bo 1500 znów biorę od niego za wypożyczenie mnie na sianokosy, jo. Więc tutaj akurat spoko, bo tam gdyby było samej gnojowicy, by mi starczyło i w ogóle, to bym pewnie 1500 wyszedł, brałem obornik troszkę droższy, bo ciężej żeby go zrobić, więc tutaj ustaliliśmy, że 250 za tonę obornika. Nie wiem, czy to jest mamy. Dobra cena, bo tak powiem szczerze, no tak na szybko to obliczałem, pomyśliłem sobie, żeby tyle było, mówię, dobra, nie będzie. Na samym początku tak od razu mówię, że może wziąć drugie tyle jak za gnojowicę, no ale to jest jednak sąsiad. Ale wiesz, na 300, masz za 300 masz na biogazowni, a weź tu biogazownię kup, żeby sprzedać, nie? No jo. Więc tu tak trochę 250 mówię, to jest moim zdaniem i tak dużo, więc spoko. Najśmieszniejsze jest to, że ty sypałeś na środek, co nie? No. Ono przesuwa i tak na tą stronę, a tutaj jakby był koniec tego. Wiesz co może być? Collision map może być w tych, kolizja, znaczy budowana może być od kur. I nie będzie ci suwać za cholerę tam. Tyro rzym teraz tak. Zależy czy jest dobrze budynek ustawiony. Jak masz dobrze budynek zrobiony, to każdy budynek ma kolizję wokół siebie, że no nie może wysypywać. Ile ty tam w ogóle jeszcze tego będziesz miał? Około 15. I to będzie koniec, tak? Tak, już teraz ostatni poko zrobię. Pony więcej niż 15, 16, 17. No tak patrzę, chciałbym zobaczyć na kamerę jak wyglądam, bo jak jadę na wsteczniaku, to muszę się trochę odwracać do tyłu. Ale nie jest źle. Nie jest źle, jeszcze na pewno dopiero co wróciłem dzisiaj, więc... Ten free track na pewno jeszcze będzie ustawiany troszeczkę, kombinowany. Nie wiem czemu, ale parę, nie wiem, dwie minuty przed odcinkiem fajnie miałem wszystko ustawione i coś się zbugowało i nie wiem co. Już na pewno tak nie jest ustawione, jak było fajnie. No ale no, nie mogę mieć wszystkiego, nie mogę jako tako... Czasem to wszystko rozkręcić. No. No i teraz też pytanie z jednej strony o shifterze, bo mówiłem, że będę chciał kupować. Jak wczoraj miałem chwilkę czasu na powrocie, posiedziałem na necie i pooglądałem te shiftery, a niestety te shiftery są podpięte pod kierownicę i będę musiał albo kupić cały zestaw, no albo jakiś inny shifter, więc jeżeli macie jakieś shifterki fajne, ciekawe, albo jakieś pomysły, inaczej skrzynia biegów, bo nie każdy może wiedzieć, o co chodzi. Inaczej skrzynia biegów do właśnie do komputera, żebym mógł sobie pokombinować takie rzeczy. Jeżeli ktoś ma taki pomysł albo takie rzeczy, to piszcie w komentarzach, na pewno pogarniam. Dobra, ogólnie teraz tak, robota jest taka, że no dzisiaj sąsiad mi bardzo będzie pomocny, bo tak. Teraz, to jest ostatnia przyczepa, tak?
Tak. No, czyli ostatnią mi tutaj przyczepę wrzuca. Ja toż sobie poobijam, później przykryję, później, bo nie ma czasu. I sąsiad tak, będzie mi rozrzucał obornik, a ja jadę. Tak, ale ci to też ubije trochę. No, ty masz na takim zestawem to jest no. Moment. Czyli tak czy siak ten. Może, ten. Ta. Ta książka i tak będzie mi śmiana tutaj opowiadać. No ale fajnie, moim zdaniem spoko. I bo on zawsze ten przejazd tutaj, co nie? No to o, akurat. Dobra, teraz ja cofnij i może się na twoim miejscu cieszył. Ja bym się na twoim miejscu tak cieszył, tak szczerze, bo nie przykrywa mi około 1,5 tony, tylko staraj się aż tak mocno nie nasypywać na tą stronę. Jo, ja chcę ci tu jeszcze rozgnieść to. No, i tutaj ta kubka nadal nie jest do sprzątnięcia, bo ja nie mogę ruszyć, więc to trzeba będzie prawdopodobnie usunąć. Ja czekam, żeby sąsiad mi wziął obornik, bo jechał z obornikiem, bo chciałbym tam jechać orać. Miał być dzisiaj nowy nabytek, ale że chcemy to nagrać, żeby już Boluś mógł siebie na odcinku też coś robić w polu, to ja się wstrzymam, a że mam tą łąkę, to nadal jest to do robienia. Zasiałem soję na dwóch polach, to już dobrze wiecie. I myślę też nad kupnem kolejnego pola, jeżeli mi starczy pieniędzy po zakupie nowego nabytku. Które to pola będzie? Pokazuję wam myszką, że myślę nad tym polem lub tu gdzieś, żeby tak były dwa blisko siebie, bo tu będę miał jedno i tu może coś mi się uda, ale jeżeli dobrze kminie, to jest jeden cały land i on kosztuje tyle samo, ile mam pieniędzy na koncie. Fajnie. Chyba jednak nie kupię go. Ale kurde, się z tym. Włączyło mi się, wiesz co? Co? Co ostatnio. Czyli? I się nauczyłem na live to włączać i patrz, kurde, teraz to mi nie działa. GPS. Alt-W. A, Alt-W, a ja Ctrl-W się włącza, a Alt-W, aha, dobra. No, Ctrl-W włączasz, Alt-W wyłączasz. Ty, czekaj, sąsiad. Ja mam jeszcze pomysł. No się boję. Jeżeli ty wiesz, że taką landarą tutaj to naprawdę tutaj. A, ty chcesz mi to zebrać. Coś chyba nie. Peka. No ale chociaż ci wyczyściłem, nie masz. Nie masz tego brzydkiego. Aha. Tego jaja. Brzydkie. Jak cholera. Mi zebrało to, nie? Aha. Mam zero przyczepie. Nie widzę tego normalnie na mapie. A ja widzę tego. Ja a to kolizję widzę. Mam. No bo to jest, to nie znikło. Aha, no to jest beka, no on mi zebrało to, nie? Dobra, sąsiad, bo mi rozjebie, że i siebie i moje płoty. Dobra, bo mija czas, a my lecimy mija z tej strony. Ej, czy ja mogę się przejechać swoim ciągnikiem? Nie. Chciałbym nie, bo nie masz tego. Ja już jadę. Dobra, no to ja tak... Ja już jadę, więc ty się podpina i ja możesz już tam... Podpięty. Odpalam swoje Ferrari. Muszę się gdzieś tu jakoś łaprzeć, kurde, bo to przełapie. A dobra, puszczę cię pierwszego. Muszę się trochę oddalić, bo ja tak. Woho, sąsiad na światła. Dobra. Nie ma czasu. Sąsiad pojechał tędy. Może krowa wyżera słomę. No i dobrze. Ważne, żeby było. Chyba jeszcze po pryzmie się przejadę, żeby ci ubić. Nie, bo koło brudno do bornika. Pojechałem bardzo mocno. Przejdziemy się po wsi. Zanim sąsiad tam dojedzie, to minie trochę czasu. Tutaj buraczki sąsiada. Tutaj i gorczyca sąsiada, jak dobrze czaję. Chyba nie z tego. Nie z orana. Nie, jeszcze nie, bo to tutaj miało być na odcinku. Moje pole zasiane. Tutaj już mogę jechać. Kurde, nie mam tego shiftera, tak się trochę inaczej jedzie, jak wróciło się do automatu. No o, to na pewno. Jakby mi było ciężko się teraz no. Przyzwyczaić. Ja już mam tutaj mam tą rękę i tak. Wszystko, nie? No chciałbym tą ręką tutaj przykręcić coś, co nie? Jakaś shifterka. No ale nic, nie można mieć wszystkiego. Gdzie ty sąsiad jest? Też ty już jesteś na łące. Z której strony ty mnie zacząłeś? No właśnie, kurde, od tej, ale się zastanawiam. Gdy ty tak chcesz. No wiesz, od której strony zacząłeś, to już no, tam jeden pieron, co nie? Czekaj, ja poprzecznie jak zrobię. Ja tam cię widziu. Szeroko wali? Szeroko, trochę starczy. A! Właśnie nie wiem, czy nie... No dobra, tak to od tej strony zacznij.
Najgorsze jest to, że ja... Też chyba, że się... od... Ty, naokoło, się... Boże, naokoło mi rozwalaj. Ty, a nie chcesz od środka się rozorać? No może, że też tak zrobisz mi. No to rozoraj się od środka. I będziesz miał... I wtedy jak będziesz jeździł naokoło, to naj... jak będzie ci się chciało aż tak jeździć, to wyjdą ci bruzdy akurat idealnie na końcach pola. A jak nie, to pozrobisz sobie... Nie no, jak zacznę od środka, to będę jeździł na bokach, będę miał bruzdy, co nie? No albo później to już będziesz miał strasznie daleko jeżdżenia, więc lepiej sobie rozorać później, już też takie mniejsze kawałki, nie? Ja muszę wy... Ty żeś mi środek odmierzył, dobry? Mniej więcej. No, coś mi tyle. Czekaj, ja nie wiem, czy poprzeczniaka nie od razu nie zrobić. Kurde, ty masz przekichane tutaj, nie wiem jak ja mam ci tutaj zrobić, jak ty chcesz mieć pole. Czy ty chcesz równe pole sobie robić, czy też sobie robił takie kąty? Tu prawdopodobnie będzie równe pole. Dobra, to ja tu jadę na równo. O, 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 widzisz z tą skarpką równo, o, tak teraz. I tu do samego końca równie prosto, tak, jak tylko możesz. No, tutaj na pewno ta skarpka zostanie, ona urośnie trawka i będzie git, ale tam obornika to nie zaszkodzi. Dobra, jedziemy orać, więc dzisiaj taka, no taki typowy dzień z życia rolnika, jedziemy w pole i Boże Święty, co to za tekstura, czy mi się zdaje? Boże, taki, albo w cieniu jarzym się wystraszył, mówię, co to za tekstura? Spoko, tak powinno być, obornik rozrzucony od razu ten. Może troszkę większe poprzeczniaki robić, bo jak kurwa wylecę z tego ciągnika, jak będę przejeżdżał. Luz, na razie to ja muszę wyczaić bazę, bo nie będę w trawie z orką leciał 15 na godzinę. Nie ma shiftera, ja full gaz zrobiłem, co nie? Ja ci tu taką sąsiednie dużą warstwę muszę na szybkości rozrzucić, bo tego obornika nie masz dużo. Mhm. Ja liczę, że mi starczy na full. Żebyś mnie nie hasz na czym zaraz. Dobra, jedzie. Tą stronę, kurna, muszę patrzeć. Co ty me to wyczyniasz? Aj, kurwa, dwa zetory pracują. O. Orka poszła. Kurde, ale mi ten shifter się teraz przydał, bo ja muszę ciągle szukać tego... No, przekichany jak masz ten, jak nie, jak ci za szybko pug masz ustawiony, że on tak szybko jeździ. No miałem no 10, co nie, jak wtedy na shifterze rzucałem truje i ogień, co nie? I na pełnym gazie miałem. Nie, no muszę coś sobie znaleźć, może, że zaraz zagram sobie na shifterze manualnym. Ale to chwila, momento. No ja teraz tylko będę żorał, więc nie no, głupie, nie? Tylko sobie ustawić bieg. Więc czemu by nie? Że mocno głowę przechylą, bo się kamera przekręca w drugą stronę. Dobra, dajcie mi chwilę. Control C. Dajmy tą skrzynię biegów, tą co mówiłeś. Bez rewersu. Wiesz co? Może się... Nie wiem, czy będzie dobra. Ale to akurat przetestujesz w zetorze. Bo no jak bo nie wiem, ja wiedzę, mogłem jechać... na automacie, bo jak... To musisz rewers włączyć, nie? Nie, o to chodzi, że jak dam gaz na full, jadę 10, potem mi się to zmienia, jadę na 12. No kurde, musiał ja wejść ci w ciągnik i wrzucić ci dwójkę, chyba. Nie, to się samo, ono się zmienia, tylko nie możesz czaić. A jo, bo nie masz czym biegu, musiałbyś sobie przypisać klawisze do zmiany biegów gdzieś. Nie, bo tutaj może, że na H1 zrobię na 12. Nie. Nie, bo mi jak już na H1 wrzucę, to zmienia mi na... to poczekajcie, to teraz zrobimy powrotną wersję. Kurde, ile tego jest? Kurde, za bardzo... Przekombinowałem teraz. Czym się zmniejsza biegi? Tu? Ja tego ci nie powiem, bo nie wiem, jak jest na klawiaturze. No teraz to żądał na fullu, co nie? O, dobra, znalazłem. Jest dycha. Czyli to mi będzie samo się zmieniać, czy nie? Nie, jest git, znalazłem to. No to fajnie. Jest dycha i na fullu. Mówię, jak i tak masz orkę robić, to spoko, wrzucić sobie tą dwójkę i widzi danie. Tak się teraz
coś mi zaczęło lagować, ale nie wiem. Mnie też, ja też miałem tego laga, to dobra, jest coś internetowe. Z internetem, bo już myślałem, że Filtrak mi coś świruje. Nie. Mi, ja też i wcześniej tak mieliśmy i ten. O, zajebiście, na wstecznym też ja wydychę. Nie muszę nic zrobić, co nie? Ale masz na 2 na 6? Nie, ustawiłem sobie ten nasz poprzedni. TV. Nie, ten nasz. Aha, używaliśmy wcześniej. Dobra, power shift 4 na 6. Tak, chociaż teraz trochę zaczęło bukować, nie chciał. Jeszcze z tym. Jakiś ty zakres D mi się na trójce włączył. 10 na godzinę. Kurde, jaki interes życia, panie majster, tutaj jest to. A pod górę dostaję dupę. To jest taka górka, że... Teraz musiałbym tak usiąść, żeby fajnie widział koło w bluzie. Na kamerze jako takowi wylezie. Myślałem, że tam nie wyleciał, nie? No jest git. Opie. Powinno chyba obornika na styki starczyć, czaisz? Bo obstawiam, że tu jeszcze spokojnie będzie ten jeden rozrzutnik. Mhm. A ja chyba z tego co liczyłem, to spokojnie jeszcze tam półtora rozrzutnika w makcie. Bo i tak mam dużo rozsiane. Bekę może na tym, na zoranym. On wolniej jedzie, co? Pod zoranym. Koło pada. Jak koło pada, to się buguje na tym shifterze. No i ono ten, i ono buksuje cały czas, mhm. No to nie ciągnie ci równo na koło, dlatego też jedzie wolniej. Kurde, mogę się nawet tak położyć. Ja na kamera w tym filtraku jest zajebista. Jak ma się ciemno w pokoju, to jest bajka. No tym bardziej, że my nagrywam po nocy, bo generalnie jest pół do pierwszej w nocy. Ale nie chcieliśmy czekać, chcieliśmy, żebyście mieli, bo mówię, ja dzisiaj wydałem praktycznie jeden dzień bez tej naszej serii i wszyscy pytają, także jestem w szoku, jaka jest oglądalność. Nie, no jest naprawdę udana pod tym względem seria, więc jesteśmy mega zadowoleni. I chce nam się to nagrywać, naprawdę. No, to jest najlepsze, że się chce, bo ja się nie mogę doczekać, kiedy jak dzień nie będę miał dzieje, co kupienie. No. A jeszcze tym bardziej takie, co ja mam pomysły na najbliższe sezony. Powiem szczerze, że zawsze po jakimś tam wyjeździe, gdzie jadę samochodem i tak dalej, zawsze ten dzień mam taki luźny i nie chce mi się nic kompletnie. Położyłbym się, leżałbym, odpoczywał, co nie? A dzisiaj w ogóle nie dość, że wróciłem, rozpakowałem się, zrobiłem tego filtraka, poogarniałem wszystko jeszcze, co tutaj potrzeba było w domu i usiadłem, zacząłem szykować sobie te... save'a i tak dalej, więc naprawdę jak na tą porę, że miałem. My żeśmy się dzisiaj naprawdę późno zgadali, bo Bronek miał być wcześniej, ale musiał być dzisiaj kierowcą i no to sobie odpuściliśmy polską wieś z Bronkiem od biedaka. Jadam o 22.40 chyba się zgadaliśmy. Się okazało, że Adasiowi zapomnieliśmy pozgrywać w ogóle te wszystkie mody, które dodaliśmy u mnie. Ja w ogóle o tych modach nawet nie pomyślałem rzeczy. Bo przecież byśmy mogli na luzie na tego pendrive'a zebrać, zgrać. Ale całe szczęście było naprawdę, pierwszy raz miałem takie upinanie, że ja zdążyłem wszystko upinać, a on nie zdążył popobierać. Tak, to była, i nawet Andersona musiałem upinać, bo nam ostatnio nie chce w ogóle zaktualizować Andersona, a Bronek jak pobierał mu zaktualizowało i niestety już nie mogliśmy razem wtedy pograć na lapku. Więc dobre i to. Ja powiem szczerze, dzisiaj drogę miałem jako tako, trochę tłoczno, trochę dziwnych rzeczy. Najśmieszniejsza była akcja już tutaj za łodzią, co nie? Jadę sobie i tak od 140 do 100, co nie? Takie akcje były. No to jest tak nic, jak ja od 180 waliłem na 50-60. Bo się tiry zaczęły mijać i zamiast mijać jednego, to ten wymyślił, że będzie mijał se cztery. A no widzisz, no to dlatego, jeżeli chodzi o jazdę na autostradzie, to jest akurat beka. Autostrada, tak jak ja jadę od siebie, czyli tą A1 normalnie płatną, to ja nie narzekam nigdy, bo naprawdę jest kultura. Płatnie tak, płatnie naprawdę, no tam jest. Jak luz. Jadę tylko do Adama, to czasami ja jadę dłużej do Adama, niż ja jadę całą autostradę 180 km tutaj do siebie, nie? Bo tam tiry, tam co chwilę, tam nie patrzą, czy ktoś jedzie za nimi 50, 100 metrów czy kilometr. Dlatego, tam o tir wyjeżdża i dziękuję za bardzo. Dlatego chciałbym tutaj to dodać, bo mówię, nie dość, że była taka akcja, bo był naprawdę duży tłok. Samochodu było od groma, dlatego też to tak wszystko wolno nie było. Zjeżdżają też ludzie. No i tak, za mną tak, przede mną taka Toyota jechała. Na luzie, no i tak mówię, kurna, ale tłok niemiłosierny, co nie, że on no, tak jedzie 110 na lewym pasie. No to mówię, ciul, trzeba jechać. Jadę, nie widziałem, że tam, czy tam coś jedzie przed nim, czy nie.
I od razu jakimś cudem przed niego wjeżdża tir, co nie? Z prawego pasa. Mówię, aha, to zajebiście, tam przed sobą nikogo nie miałeś, ale lewym pasem jechałeś. No super. Mniejsza z tym. No to ten tir zaczyna wyprzedzać. Nie dość, że wyprzedzać zaczął. Ale tak zaczął, że ten na prawym pasie tir jechał chyba 90, a tamten zbytnio nie mógł. No i co, zrównali się, ale nie dawał rady go wyprzedzić. No to zaczął hamować i wrócił z powrotem na to samo miejsce, gdzie wyprzedził. Aha, no to tego to już nie widziałem. To już był szczyt wszystkiego. Mnie często rozwala, jak właśnie oni zaczynają na przykład na prawych zakrętach i mają dłużej wtedy, nie? Ten po prawo ma krótszą drogę, a ten ma dłuższą. I mimo, że jedzie o te 2 km szybciej od niego, no to i tak będzie ci go mijał. I czasami ten manewr mijania powinien być naprawdę na autostradzie krótki, a to jest kilka kilometrów czasami schodzi, no, żeby oni się minęli, a najlepsze jest, mówię, ta kultura jazdy na lewym pasie ludzi, którzy no, jeżdżą do pracy w Łodzi mniej więcej, bo to najczęściej idzie to zauważyć, że ludzie wracają z Łodzi i wiecie, nie jest płatna, to ludzie, żeby nie jechać przez Łódź, no to sobie wlatują na autostradę, a większość ludzi nie potrafi jeździć tam po autostradzie. I taki chłopci wjedzie, jedzie sobie te 80-70 na godzinę lewym pasem, po prawej zjadą tiry i za cholerę tego nie można minąć. Także no naprawdę, jest straszna męczarnia, ile ja się już nawyzywałem, namrugałem i natrąbiłem. O. No to jeszcze chyba tak nigdy nie miałem. Ja akurat tutaj... tu ja się cieszę, bo Łódź to jest w ogóle inna rzecz, inna sprawa jo. Tutaj. Nawet się tego nie da rady Dobra, opisać, koniec bo... sąsiad. Starczyło. Dzięki sąsiad. Nie wiem, robi ci tam jeszcze tutaj chcesz wnęki tutaj tym obolnikiem, czy nie ma sensu? Na równo sobie zoraz, nie? Ja już to wszystko sobie zoram na równo. Powiedz jak to wychodzi teraz? Jesteśmy na zero, czy ja mam ci coś dopłacić? Nie będziemy brać pieniędzy, nie ma mowy. To jak coś, to najwyżej mi beczkę tam wody przywieziesz, czy pożyczysz mi coś. Dobra, sąsiad, dzięki wielkie za pomoc, bo tak to musiałem sobie rozwalać, tak też będę miał zorane. Ja też jadę orać tak. I będę już miał z głowy. Ale wracając, i ten tir znikł, a najlepsze za mną ciągle jakiś gościu, co nie, mrugał mi światłami. I to była największa beka, bo ja nie byłem tym pierwszym, tylko ktoś był przede mną i to ktoś blokował, co nie. A ten mi mrugał i mrugał i mrugał, mówię, gdzie ja ci zjadę, co? Ja też chciałbym przejechać. No i jajco takie, że już prawie, no, lekko mówiąc, już mi całował zderzak, co nie. No i wreszcie się ten gościu z tej Toyoty, kurna, no zlitował i sobie pojechał na bok, co nie? No to ja dałem dyla. Mówię gościu, jak tak mówię, że jestem wolny, no to mnie dogoń, co nie? No i mnie dogonił. No ale tak jest, no ale no ale, mówię, no ale żebyś ty zobaczył, co ten gościu z Toyoty zrobił, to szok. On tak spowolnił ruch, że przede mną, jak minąłem go, te dwa tiry i ten gościu, jak widziałem tej Toyoty, jak mi się autostrada roztworzyła, to ja miałem czysty widok, żadnego samochodu nie miałem przed sobą, co nie? No, tak, ale tak no to żeby jest. Tak zblokować, mówię gościu, no to ty żeś dał czadu. Często jest u mnie na przykład na autostradzie, jak się leci, ja jak sobie wjeżdżam na autostradę to u siebie, to mało co samochodów mam. Później nagle dochodzą za Wocławkiem, później tam najczęściej Toruń, taki większy jest. Od Torunia jak się zacznie, tak zaczynają wjeżdżać na autostradę i nikną w Bydgoszczy właśnie. I później już znowu tak spoko i jak już zacznę później wjeżdżę, tak już jak już widzę, że się jakieś auta trzymają, no to znaczy, że tylko i wyłącznie jadą sobie na dmowę. No jak na powrót znowu właśnie od ciebie tam do Wrocławka, a to byłem mega zadowolony, bo oprócz tego, że tu od Bytowa do tego BP, tego zielonego, tego zjazdu, co nie, był luz, naprawdę, bo mega. Myślałem, że jak będzie taka droga cała, to ja będę happy. To znowu od tego skrzyżowania dalej, jak nie no, bo ci się rowerzysta. Z trasą z tym, z chojnicami. Jo, ale jak nie więcej samochodów, to znowu rowerzyści, ktoś skuterem jechał i tak dalej, tak spowalniali ruch. Nie dało się wyprzedzić, bo z naprzeciwka jechali. No jo, bo tam jeszcze tiry były, no to tiry też ciężko mają wyprzedzić. Najgorsze jest, jak mi się tir trafi zaraz ze zjazdu, jak zjeżdża z Kościerzyńcej na obwodnicy tam. Bo są same zakręty. Las i nie idzie ani tego tira wyprzedzi, a on też za szybko nie jedzie. No to jest najgorzej, tak 15 km przejechać, ale tak to nie najniżej. Tam już był luz, bo albo... Nie no, za jakiś czas tam potem się znalazł tira, ale on tam... Poleży tortak. No ja. Ale on tam już sobie jako tako wez, no kurna szybciej. Jak on zmieniać te... O, coś dzisiaj znaczy dzisiaj. Coś niebawem się chyba cena będzie szykowała tej. Cena wełny, bo mamy na 1800, była, spadała, widziałem, że spadała.
Tak ja mam z tego, że nie, nie zmienia nigdy właśnie ten zakres, co nie? Nie może mi ruszyć zbytnio. Dobra. Idą. Dobra, ja to ogólnie dojadę do końca, ja chciałbym sobie coś zobaczyć. Mamy 25 minut odcinka. Ten odcinek nie będzie zbyt długi, bo jest dość późno, jak dobrze wiecie. No i to sama orka to też tak 2 na 10. Ale ja jedną rzecz jeszcze chciałem zobaczyć. I też zawsze coś polecimy, no ale dzięki sąsiadowi ja mam, można powiedzieć, ponad połowę łąki już zoranej. Ja dopiero wyjeżdżam do siebie. Pewnie wapno rzucać. Teraz tak z ciekawości, tak, wymaga pewnie wapna, nie, to zaorane pisze, tak, ale tutaj też wymaga wapna. Więc będę musiał potem rozrzucić wapnem, więc trochę roboty będę miał. Przyjadę. Właśnie, więc sąsiad też trochę zarobi, ale teraz pytanie za 100 punktów. Jak tam mleko? Mleko nadal jest 2,5 tysiąca i ja sobie chętnie tam pojadę. Na tartaku wióry, tak? Za 3300, boże, za 330. Kiszonka? Za 609? No to bardzo dobra cena. Za 600 jest na, jak masz biogazownię kupioną. No. I teraz tak. Z jednej strony zostawię sobie... Teraz godzina. Boże, która jest godzina? To nie wiem, która jest godzina. Jest 15, zaraz będziemy mieli. Mamy 5000 litrów, więcej mi i tak już nie poleci do góry. Więc ja sobie przerzucę się kulturalnie do mojej 60-teczki. I pojedziemy trochę zarobić. Witaj, ja ogarniam te buraki i ja będę miał, no tak, w następnym odcinku ja już mam też fajnie poukładane co robię, więc spoko. Ja w następnym odcinku będę dokańczał całą tą łąkę, obsieję ją, no i to będzie w twoim, a w moim odcinku no to już będą inne rzeczy robione, więc... Oj, na styka, ale już mi to majster wymierzył. Ale jeżeli to wymierzył. Dobra, jedziemy. Teraz proszę mnie tutaj zalać. Zalać mnie mlekiem, proszę, do pełna. Znasz się, to zabrzmiało. Trochę wojtów nie wiem. Sam co na spokojnie, ale coś takiego krótkiego odcinka nie ma co robić. Zorki sobie ludzie też lubią pooglądać. No jeszcze teraz spokojnie. Z mlekiem to wiem, ale chciałem to mleko już też wyjść, żeby nie ciągle orać. No. Mnie tylko powiedz, gdzie ja mam to. Może tak zawsze kolejne pieniążki będą mi na koncie, a jak potem zapomnę, to nie będę miał nic. Dobra, zaznaczone. Jajek nie mam, więc jajek nie sprzedał. Ale mówię, dla mnie teraz każdy pieniądz się liczy, iż gdyż ponieważ zbieram na... Słuchaj, dla mnie się nie liczy w ogóle. Nie, nie na kolejne mi to potrzebne. Tobie ogólnie to tylko kredyty w głowie, co nie? Jo. Bo ty lubisz być ciągle całe życie na kredycie mieć. Jest tam, pali mi się zielona lampka. Powiedz mi panie, czy coś tutaj jedzie? Coś chyba jedzie, bo tutaj jakieś... A to łam. Pieniek jedzie. Kurde, lamek. Gdybym chciał się tak wychylić do przodu. O, mi kamera przestała łapać, za bardzo się wychyliłem do przodu. Ej, ale tutaj te drzewa, bo naprawdę trzeba pokarczać, bo z tej drogi to jest masakryczny wyjazd. No. Z tamtej, tej, no, tak zwanej naszej głównej to tak, ale z tej to już jest katorga jakaś. A, bo za bardzo się do przodu dałem i dolna dioda uciekła. Nie wiem, czy kamerę mam nie za wysoko. Kurde, takim sprzętem to ja sobie mogę orać, ja pierdzielę. Ja też nie narzekam na swój sprzęt. Wjechałem to moment. Sam raz do orki. Może moja 60, czy to ostatni raz dla mnie? No chyba tak, trzeba było ci się nią coś porobić. No wywiozę mleko i poubijałem pryzmę. To i tak dobry wynik dla tej... Jak dla tego ciągnika. No nie ma co, no orać z nim nie będę, bo... Wiem co ci mogę zrobić, żebyś sobie jeszcze 60 pojeździł. Wypożyczę ci rozsiewacz mój. I se wapna rozsiejesz. 12,5 tysiąca sąsiad. Ładnie. Za 5000 litrów mleka. Czyli za 2 albo 3 odcinki, co nie? Jeżeli dobrze idzie to 2-3 odcinki, ja mam 5000 litrów. Przy takiej cenie to mam 12,5 tysiąca, jak dla mnie bomba. Dobra, tu nie jedzie, to może, boże, się rozglądam tylko i oliw. Bo... Bóg szot normalnie jestem na tej kierownicy. O, na tym. Ale ładnie widać. Tutaj to bym orał. Jak się tak bym położył, to... Ja chociaż fajnie, jakby mi się udało zorać ten malutki kawałek.
u siebie, to będę szczęśliwa. Jestem gdzieś zaraz prawie na połowie jego, więc luz. Zaskoczył mnie ten ciągnik, bo zahamował. Do zera. Czego nie powinien zrobić. Do farmera. No, od zera do farmera, to aż się boję, kiedy będzie teraz. Pewnie... Jutro Bronek wydaje chyba. Bo, aha, zerem Bronek jeszcze nie wydał tego? Nie, bo czaisz to, że on mówi, że on ostatnio renderował, nie? A znów nie ma. Wyrenderowanego. Przecież on to miał wrzucone już chyba na tego. Na kanał? Na kanał. Żartujesz. Ty, ja nie, bo ja muszę wyjść i zobaczyć. Ej, mi się zdaje, że on miał wrzucone na kanał, że mówił, że on na kanale już. To padnę, jeżeli to będzie na kanale. Bo ja ostatnio patrzę, mówię, ty nie wyrenderował ci znowu. Mówi, żartujesz, czy renderowałem. Ja pitole. Bo jak nie, to znowu ja jakieś z renderowaniem sam. Ale tylko jego odcinka. Ale mi się zdaje, że on już to wrzucał. Jestem już na jego kanale, spokojnie. Nie ma problemu. Jo, bo jo, ma wrzucone. Ja pierdzielę. Ale jajce by były. O to kurde, tym lepsze, dobrze, że dobrze, że ja tam byłem. To dalej, że on sobie jeszcze tego nie udostępnił, to jestem w szoku. Bo ja tak wczoraj patrzę, mówię, dobra, może ci odcinek wrzucę, może to od zera wreszcie wydasz. No, no wrzuć, ja, gdzie masz wyrenderowane? No tam, gdzie zawsze ja patrzę, no ty, no nie ma. A już poprzednio nam tak zrobiło, że no ja, zostawił Bronek renderowanie i niestety nam nie wyrenderowało tego. Byliśmy trochę w szoku i drugi raz teraz. Ja mówię, jak drugi raz to zrobiło, no to już w ogóle. Szał ciał. Nie no. Tak, aż tak być nie mogło. Źle. Także no dobrze, jutro już będzie... Jutro jak dobrze pójdzie, wszystkie serie się pojawią. Od zera, od biedaka, po sąsiedzku. No pewnie tak, moja będzie. Ale dobrze, pierwsza. Bo święto to będą mieli co robić. No moja będzie pierwsza. No albo Bronek, bo właśnie Bronek będzie pewnie też chciał gdzieś koło rana wydać. No ja. No jak wróci z miniaturkę wszystko, no to on też ma już gotowe, więc może on wyda pierwszy, ja potem wydam drugi, bo kiedy zanim pewnie go zrobię miniaturkę. My musimy nagrać z Bronkiem rano, więc spokojnie. Ja sobie to dopiero na południe. Ja dopiero na południe, bo dzisiaj wydawałem ten odcinek, tam fajnie porobił, więc on sobie będzie. Jo, tu się zgadzam. Nie wiem, zobaczę, bo ja na pewno teraz to idę spać, bo już czuję zmęczenie jednak. Na, po tym całym dniu. Jednak ja chcę, to, ja to muszę się to trochę porobić, ale ja jeszcze muszę przygotować sobie dzisiaj save'a właśnie na po sąsiedzku, więc posiedzę maksymalnie z godziny jeszcze. Tej... No ja, bo dostaniesz save'a i pewnie tak to jutro sobie nagramy na drugiej, no. No, no, do tej drugiej posiedzenia. Ja sobie jutro nie wiem, jak ja będę, bo to święto to tam. No wiem. No ja też jutro wątpię. Znaczy, wiem, będę na pewno dopiero wieczorem, bo też pewnie jadę na festę tutaj w okolicy. Zobaczyć, co tutaj się ciekawego dzieje. No nie było mnie jednak miesiąc, a jeżeli jest taka jumpra, to jednak lepiej skorzystać, jeżeli będzie ładna pogoda. A bez wali piwko pewnie pod sklepem. Tam dobre piwa akurat były, nie powiem. Ale nie pod sklepem, bo tam jest. Browar przyjeżdża. O, czyli z kija. Mi się zdaje, że przyjedzie nasz cudowny majster z Solca. Serka będzie piwo sączyć. O, jakby takie było, to bym chyba tam siedział ciągle. Tylko, nie no, tamtym roku nie, dwa lata temu byłem tam, bo w tamtym roku to byłem gdzie? Znaczy w Bytomiu, można tak powiedzieć. W tym czasie, a dwa lata temu, jak dobrze pamiętam, to byłem na takiej jumpsze, więc... Ach, ten... Pewnie znowu ktoś sprzednie, kurwa, kable i nie będzie nic. Kable, łapie. O, dawaj, no, dawaj. To ja będę miał machnięty mały cyperek, także nie będę miał dużo do robienia poza odcinkiem. Teraz tak się rozglądam. Nie no, na pewno w tym odcinku nie dooram tego, bo... Powiedz mi, sąsiad, co tam ci zostaje, jak u ciebie to z siewami wygląda? Czy ty w moim odcinku wszystkie siewy zdążysz zrobić? Nie. A ty? Ja tak. U siebie w swoim odcinku zdążysz wszystkie siewy zrobić? No dobra, nie, może i nie. No właśnie. Bo no zostaną mi kugły, bo zostaną mi się w burakach. No właśnie. Ja mam przecież jeszcze sadzenie ziemniaka. Ja mam jeszcze ogarnąć dwa pola muszę. Plus to teraz, co nie? Kurwa, to ja ci powiem, że naprawdę ja nie siedziałem ani razu jeszcze teraz, żeby poza odcinkiem, żeby tak fest ogarnąć. Teraz co ty sobie ogarniesz, no to ja sobie ten obojnik rozwiązuję. Naprawdę jestem w szoku, że to mi tak kozacko idzie tym sprzętem. No, znaczy ja powiem szczerze tak, jak tutaj zaoram, to potem wystarczy, że ja
rozwiozę wapno, uprawię i mogę, wiesz, lecieć już z siewami. Ale teraz wiesz co, taką zawiechę złapałem, bo czy mi tutaj, pewnie mi nie zaliczyło. Nie będę narzekał. Nie, dobra, uff, zaliczyło. Zaliczyło mi na więzienie. Bo chciałem sprawdzić, jako że to była łąka, przed orką to zrobiłem, czy zaliczyło mi, wiesz, ten obornik, co nie? Tak, jako tak. Na polu, ale zaliczyło. Zaliczyło z racji tego, że tam teraz jak tworzysz w farmingu, to masz dla trawy specjalne takie poletka tworzysz. Mhm. Dlatego tam możesz siać wszystko, i wapno, i nawóz, tylko po danej fazie, nie? No wszystko, po ścięciu pierwszej fazie, mógłbyś rozsiać tam na przykład wapno, czy też nawóz, nie? Teraz farming tak już zrobił. Nie wiem, czy w 17 to tak było, bo już nie pamiętam. Ja często z tego nie korzystałem, bo mi się to nie podobała ta tekstura. Ale teraz to tak jest, że wiesz, że normalnie jakbyś pług bez stworzenia nowego pola możesz robić, nie? Bo pewnie tak robisz, nie? Bez stworzenia nowego pola sobie orasz. No to dlatego właśnie teraz jest ta opcja, bo masz tam, masz coś takiego jak zwykły kultywator, tylko w innej teksturze, nie? Znaczy masz teksturę siewu, tylko w innej teksturze, o tak. W teksturze takiej zielonej trawy. A tak to ona ma wszystkie normalne funkcje, tak jakbyś miał Tutaj nie narzekam, bo fajnie wszystko mi zaliczyło, więc tak mówię. Potem mi zostaje tylko zrobić siewy i to sadzenie ziemniaka, więc no nie wiem, ile mi to zajmie w twoim odcinku? Jeżeli w twoim odcinku ogarnę to pole, to ja na 100% mam na swój odcinek zakup nowego zestawu, no. Uprawa siew plus ziemniaki. To jest wszystko na jednym odcinku. No i wtedy ja w 100% u ciebie też kończę. No. To już jest takie, że ja będę jeszcze obstawiał, że pojadę gdzieś na terenie. No, więc tak to jest. Jest luz pod tym względem, co nie? Także pewnie ja pojadę wtedy sobie gdzieś na usługi fajne. To, kurde, to pole jest z jednej strony takie dziwne, bo... W tą oka, bo... Czemu mi się nie chce znowu tą zakrę włączyć? Ja pierdolę. Kurde, szczerze zastanawiam się, czy ja mam sobie to pole... łączyć. Bo tu jest fajny, długi jeden kawałek, ale jednak tam jest to spoko jest. Jak będę chciał, to sobie przez tą miadę będę przejeżdżał, bo... Jakby nie patrzeć, dziwnie to wygląda, jak takie tu nagle pole jest szersze. Nie wiem, kurde, sam teraz nie wiem. Czy łączyć, czy nie? Jeżeli chodzi tutaj u mnie, to ja też sam nie wiem, jak to będzie wyglądać. Bo fajną mam tą miedzę, nie? Więc lepiej może nie będę. Tak teraz patrzę, to na pewno sobie tą miedzę pod skosem walnę, czyli jak mamy tu początek pola, to o, ono będzie gdzieś tak tu i tu szło aż dotąd, do tej górki, więc tak albo lekko pod skosem, albo coś w tym stylu będzie, więc tu jeszcze patrzę ceny, ale nic kurczę nie idzie do góry. Tylko, że wiecie, tutaj się bierze stąd wodę, więc ten cypelek będzie wolny. Że mógł tutaj. To tam możesz walerysowanie terenu zrobić i zrobić no, ten, no, nie? No. Tutaj to już ogarnę później po orce. Ale jeżeli chodzi o ten odcinek i tą zabawę, to by było na tyle. Czy wam się spodobała akcja, że Fridrak na mojej głowie u mnie w pokoju też będzie się sprawował, oby jak najdłużej. My wam dziękujemy i oczywiście podajcie na kolejny odcinek o Bolusie. Na razie, trzymajcie się. Cześć! Cześć!